Witam wszystkich. Dziś kontynuujemy serię o historii czołgów podstawowych M1 Abrams. Ze względu na obszerność materiału w tym odcinku omówimy tylko wariant podstawowy, a więc oznaczony po prostu jako M1. Zacznijmy od stanowiska kierowcy, które jak widzimy tutaj na rysunku oraz oczywiście także na fotografiach znajduje się w osi wzdłużnej kadłuba. Właz znajduje się na górnej przedniej płcie kadłuba i posiada trzy peryskopy. Ja mam takie archiwalne zdjęcie z instrukcji, które opisuje pewne elementy, co zapewne ułatwi Wam zorientowanie się, co i jak, gdy będę to omawiał. No, więc tak. Te trzy duże peryskopy zapewniają, jak na czołg, bardzo dobre pole widzenia. Co ciekawe, środkowy peryskop można zastąpić urządzeniem noktowizyjnym an 2 v 2 a Kierowca prowadzi pojazd za pomocą wolantu w kształcie litery T. Gaz dodaje, podobnie jak w motocyklu, poprzez obrót manetki. Dźwignia sterująca automatycznie skrzynią biegów również znajduje się w wolancie i posiada cztery położenia: jest to R od Reverse, czyli wsteczny, N od Neutral, czyli neutralny, jałowy bieg, tak? Luz, D czyli Drive, standardowy bieg do jazdy do przodu i L Low, niskie przełożenie do powolnej jazdy. Kierowca dysponuje także dwoma pedałami nożnymi. Oba obsługują hamulce. Pierwszy w trakcie jazdy, czyli to jest taki zwykły hamulec, a drugi pełniący, pełniący rolę hamulca postojowego. Po swojej prawej oraz lewej, kierowca dysponuje panelami kontrolnymi. Przy czym po lewej stronie znajduje się panel głównie z wszelkiego rodzaju wskaźnikami, a więc obrotościomierz, prędkościomierz, wskaźnik paliwa itd., itd. Natomiast po prawej stronie znajduje się główny panel sterujący, gdzie znajdują się różnego rodzaju przełączniki funkcyjne. Przejdźmy dalej. I tak, niektórzy z Was to wiedzą, pewnie moi stali widzowie, inni nie. Miałem kilkukrotnie okazję zapoznać się z czołgami tej rodziny, jak też innymi wozami bojowymi, czy to w służy Wojska Polskiego, czy naszych zagranicznych sojuszników. I miałem okazję także wielokrotnie wejść do wnętrza tych wozów. Więc mogę podzielić się moimi własnymi wrażeniami. I powiem Wam, że stanowisko kierowcy w czołgu M1 należy chyba do najwygodniejszych, jeśli nie jest najwygodniejszym. Jeżeli chodzi o jakikolwiek czołg, w jakim siedziałem, często też kierowcy tych wozów przyznają podobnie, że jest to bardzo wygodne stanowisko. Bardzo wygodnie się tam śpi. Więc jeżeli chodzi o spanie w wypadku załogi czołgu, no to kierowca ma tutaj najlepiej. Eee, pole widzenia z wnętrza jest bardzo dobre jak na czołg, e, czy to przy włazie zamkniętym, czy otwartym. Kierowca może prowadzić pojazd w dwóch położeniach siedzenia, e, podniesionej, czyli służącej oczywiście do prowadzenia wozu z głową wystawioną przez otwarty właz oraz opuszczona, e, gdy właz jest e, zamknięty. Jakże tutaj macie to z instrukcji przedstawione, jak to faktycznie wygląda. E, możecie sobie zatrzymać e, filmik z, e, i poczytać. E, tutaj jeszcze tylko zaznaczę, że e, na samym dole e, widać jak to wszystko wygląda w wypadku instalacji zamiast centralnego peryskopu e, noktowizyjnego przyrządu obserwacyjnego. Także tak to wygląda. E, jeszcze oprócz tego... Y, Dodatkowo za stanowiskiem kierowcy obok lewego zbiornika paliwa znajduje się podgrzewacz przedziału załogi. Podgrzewacz ten wykorzystuje paliwo z lewego zbiornika paliwa. Rura wydechowa podgrzewacza znajduje się na lewej burcie kadłuba i wychodzi przez półkę nadgąsienicową, co zobaczymy na jednej z późniejszych fotografii. W kadłubie znajduje się także pompa zęzowa, co ciekawe, służąca do usuwania wody, która mogłaby dostać się do wnętrza pojazdu. Woda usuwana jest przez rurkę, której wylot znajduje się na prawej burcie i wychodzi przez, także przez półkę nadgąsienicową. Niestety nie mam na chwilę obecną w swoich zbiorach nie mogę też znaleźć w internecie dobrej fotografii tej rurki no szkoda, że jak miałem okazję z jednym z tych wozów się zapoznawać, no nie zrobiłem zdjęcia tego miejsca no trudno się mówi jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję w wypadku czołgu jeden się wokół niego kręcić na jakimś pokazie czy coś takiego to będziecie wiedzieli gdzie tych, tej rury wydechowej od podgrzewacza i tej rurki do usuwania wody przez pompę zenzową, no będziecie wiedzieli mniej więcej gdzie tego szukać Dobrze. Przejdźmy teraz do stanowiska działonowego. Działonowy dysponuje zintegrowanym, skomputeryzowanym systemem kierowania ogniem, na który składa się główny celownik działonowego, znany jako GPS, czyli Gunner Primary Sight, z kanałem dziennym oraz termowizyjnym. Oba kanały posiadają trzykrotne i dziesięciokrotne przybliżenie obrazu. Ponadto działonowy dysponuje także teleskopowym celownikiem pomocniczym GAS, czyli Gunner Auxiliary Sight, o ośmiokrotnym przybliżeniu obrazu. Eee, także z blokiem celownika głównego zintegrowany jest prosty peryskop o jednokrotnym przybliżeniu obrazu, służącym do obserwacji oraz celowania, jeśli celowniki główny i pomocniczy są z jakichś powodów niesprawne. Celownik główny stabilizowany jest niezależnie od armaty, przez co charakteryzuje się wysoką precyzją. Jednakże ze względu na ograniczenie kosztów wymuszone przez Kongres Stanów Zjednoczonych, stabilizowany jest jedynie w pionie, przez co, aby umożliwić wypracowanie poprawki na ruchomy cel oraz ruch własnego pojazdu, siatka celownicza jest ruchoma, co wielokrotnie prezentowałem za pomocą symulatora Steel Beasts. Także odsyłam do tych wcześniejszych filmów, będziecie sobie tam mogli obejrzeć dokładniej to wnętrze pojazdu oraz to, jak działa system kierowania ogniem. Jeżeli chodzi o kamerę termowizyjną, jest to model AN VSGX, czyli pisze się AN VSGX TIS, czyli TIS, co znaczy Thermal Imagining Sight. Choć jest to wyjątkowo niezawodne jak na ówczesne czasy urządzenie, jest także stosunkowo prostym i tanim, o dość niskiej rozdzielczości obrazu, przez co charakteryzuje się nieco gorszą jakością obrazu niż kamera AN VSG-2 TTS, czyli Tank Thermal Sight, zastosowana w czołgach M60A3 TTS, czy również yy, amerykańskiej konstrukcji. Opracowanej przez firmę Hewes, czyli kamerze WBGX, zastosowanej w czołgach Leopard 2 od wersji Leopard 2A1. Stanowisko działo nowego jest dosyć wygodne, posiada on ergonomiczną podpórkę dla klatki piersiowej, a przy okularach celowników znajdują się miękkie oparcia dla głowy. Jeżeli chodzi o sterowanie, działonowy dysponuje zdwojonym kontrolerem przypominającym joystick. Kontroler ten pozwala zarówno na obrót wieżą jak również na, na ruchu zbrojenia głównego w pionie. Na kontrolerze znajdują się zdwojone, czyli mamy w obu chwytach te elementy, czyli są to spust, przełącznik uruchamiający dalmieś laserowy, a także bezpiecznik odpowiedzialny za blokowanie serwomechanizmów, odpowiedzialny za obrót wieży oraz ruchu zbrojenia głównego w pionie. Dodatkowo przy podnóżku znajduje się przycisk odpowiedzialny za uruchamianie interkomu. W wypadku gdyby napędy wieży były niesprawne, to dodatkowo oczywiście działonowy dysponuje sterowaniem ręcznym, Korbowym, a więc mamy tutaj korbę odpowiedzialną za obrót wieży, a także korbę odpowiedzialną za ruch uzbrojenia głównego w pionie. E, samo siedzisko e, nowego może być regulowane. I jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe elementy, to także on posiada ręczny e, spust, e, który pełni rolę awaryjną. W wypadku, gdyby spust w kontrolerach czy też kontrolerze nie działał, to znowu wszystko sobie możecie obejrzeć na poprzednich filmach, gdzie za pomocą symulatora Steel Beast to pokazywałem. Dobrze, przejdźmy do stanowiska dowódcy. Dowódca dysponuje kopułą obserwacyjną CWS, czyli Commander Weapon Station wyposażoną w zdalnie sterowany wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 lub też wersję M2 HB HB czyli heavy barrel lub też nowoczesny M2A1 wszystko oczywiście kalibru 12,7 mm kopuła obserwacyjna CWS nie jest stabilizowana dysponuje napędem w azymucie czyli może się dość szybko obracać Zaś uzbrojenie naprowadzane w pionie jest za pomocą manualnego systemu, czyli takiej niedużej korby. Dowódca dysponuje sześcioma dużymi wizjerami zapewniającymi dobre pole widzenia w zakresie 360 stopni wokół pojazdu, oraz dodatkowo celownikiem optycznym dziennym dla tego uzbrojenia o trzykrotnym przybliżeniu obrazu, znanym jako CWSS, czyli Commander Weapon Station Site. Dodatkowo dowódca posiada także okular umożliwiający mu podgląd obrazu z celownika działonowego. Przyrząd ten określany jest jako GPSE, czyli Gunner Primary Sight Extension. Poza podglądem, dowódca wykorzystując swój przyrząd sterujący CCH, czyli Commander Control Handle. Może także naprowadzać uzbrojenie główne i sprzężone z nim UKM, czyli uniwersalny karabin maszynowy, na cel oraz prowadzić samodzielnie ogień. Władz dowódcy zaprojektowany jest tak, aby jego pokrywa mogła być ustawiona w trzech różnych położeniach a więc w pełni otwarta. Przymknięta także pozostawia dużą szczelinę dla oczu dowódcy, dzięki czemu ma on nadal bardzo dobre warunki obserwacji, a jednocześnie pokrywa właz zapewnia mu ochronę. No i oczywiście zamknięta. Oparcie z siedzenia dowódcy jest składane. Siedzenie posiada podnóżek oraz dodatkową składaną platformę pozwalającą na dostosowanie wysokości dla dowódcy, gdy ten stoi. Możecie to zobaczyć tutaj na tym rysunku. Jeżeli chodzi o wchodzenie do wozu, to jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję, kiedykolwiek wejść do tego czołgu, to tak tylko przypomnę, że wchodząc do wozu, oczywiście warto stopy na początku oprzeć na oparciu siedzenia, a następnie po prostu opierając jedną ze stóp. Tak jakby zjechać sobie, wykorzystując to że, to, że to siedzenie się składa, tak. No i potem sobie już zejść niżej w wieży. Jest to dosyć proste. Na takiej samej zasadzie działa siedzenie ładowniczego. I jeśli chodzi o tego ładowniczego. To ładowniczy oczywiście dysponuje własnym włazem, w którym znajduje się pojedynczy peryskop w obrotowej podstawie. Także ładowniczy może sobie przy zamkniętym włazie popatrzeć na świat zewnętrzny. Posiada ten peryskop także również pewien ograniczony zakres ruchu w pionie, przez który może on obserwować teren wokół czołgu, czy też wspierać w obserwacji resztę załogi. Stanowisko ładowniczego w czołgu M1 należy do jednego z bardziej komfortowych we współczesnych maszynach tej klasy, z czteroosobową załogą. I co ciekawe, pozwala na ładowanie armaty amunicją scaloną w pozycji siedzącej, co jest dosyć unikalną cechą, gdyż nawet w czołgach rodziny Merkawa, które posiadają. Większą kubaturę wnętrza no ładowniczy jest zmuszony zazwyczaj stać w trakcie ładowania armaty, co na dłuższą metę nie do końca jest być może zbyt komfortowe. E, ładowniczy w czołgu M1 poza oczywiście swoim głównym zadaniem jakim jest e, ładowanie armaty, e, ładowanie sprzężonego z armatą karabinu maszynowego oraz ogólnie dbanie o uzbrojenie i amunicję ma także inne zadania. Jednym z nich jest obsługa radiostacji, która znajduje się na regale, znajdującym się obok przedniego pancerza na lewo od armaty i zasobnika z amunicją do sprzężonego karabinu maszynowego. E, także możecie to zobaczyć tutaj na e, tej fotografii. E, mamy tutaj zasobnik na amunicję do sprzężonego karabinu maszynowego, trzymający około 3 300. Faktycznie tam się mieści około 4000. Naboi. Dodatkowo mamy także pojemnik na 20 zasobników z amunicją do karabinu, które potem można te taśmy połączyć, włożyć do tego zasobnika. I widzimy tutaj także miejsce na radiostację. I jeżeli chodzi o radiostację, czołg wyposażono w zestaw radiostacji AN VRC12 VHF, FM. Składający się z odbiorników nadajników RT246, RT524 i pomocniczego R442. W dowolnej konfiguracji tych trzech komponentów. System może pracować na około 920 kanałach w dwóch pasmach. Pracuje w zakresie częstotliwości od 30 do 52 MHz na niskim kanale, tak zwanym. Oraz od 53 do 75 MHz na kanale wysokim. Zasięg tego zestawu radiostacji to około 40-48 km. Masa, 45 kg. Moc wyjściowa od 35 do 40 watów. Także tak to wyglądało w tamtym czasie, czyli pierwsza połowa lat 80. Tutaj też możemy zobaczyć, jeżeli chodzi o stanowisko ładowniczego, przedział czasowy, jak szybko mógł załadować armatę. Czyli, powiedzmy, że takim standardem to było około 4 sekund, że możecie sobie tutaj to zobaczyć. Tutaj, oczywiście, jak to stanowisko wyglądało, zapas amunicji, wszystko opisane z instrukcji. Zatrzymajcie film, przeczytajcie sobie, a my idziemy dalej. Uzbrojenie główne wozu stanowi gwintowana armata M68A1L55 kalibru 105 mm. I warto się tutaj zatrzymać z kilku powodów. Po pierwsze, oryginalna M68 miała lufę długości 52 kalibrów, a więc była to armata L52. Wymienę zastosowano armatę o nieco dłuższej lufie i ponownie tutaj chciałbym obalić pewien często powtarzany mit, iż amerykańskie armaty serii M68 to licencyjna kopia brytyjskiej armaty L7 tego samego kalibru. W rzeczywistości armata M68 i jej kolejne modyfikacje wywodzi się z prototypowej. Armaty T254, konkretnie T254E2. Jest to armata o praktycznie identycznych charakterystykach jak brytyjska L7, co wynika z amerykańsko-brytyjskich porozumień. Obie armaty mogą strzelać tą samą amunicją. Różnica polega na konstrukcji zamka, systemu oporników i powrotników, czy też oporopowrotników powrotników, kołysce i tym podobnych elementów, co czyni armatę M68 bardziej kompaktową i lżejszą. Jedynym elementem, jaki Amerykanie przejęli z brytyjskiej armaty L7 jest asymetryczny, reaktywny przedmuchiwacz, czy też erzektor, pozwalający przez tą asymetrię na większy kąt opuszczenia armaty. Kąty podniesienia i opuszczenia uzbrojenia głównego wynoszą plus 20 stopni i minus 10 stopni. Jak już wspomniałem, M68A1 jest ulepszoną wersją armaty M68, opracowaną specjalnie dla czołgu M1. Posiada ona wzmocniony zamek oraz lufę pozwalające strzelać nowocześniejszą amunicją APFSDS o potężniejszym ładunku miotającym. Inne modyfikacje to dodanie niewielkiego zwierciadła. E, zamontowanego przy wylocie lufy, będącego elementem systemu pomiaru ugięcia lufy, czyli systemu MRS, e, Muzzle Reference Sensor, e, czy to jest system, e, dzięki któremu system kierowania ogniem może wprowadzić niezbędne poprawki, e, ponieważ lufa ze względu na różnicę temperatur, na rozgrzewanie się, no, będzie nieco zmieniała swoje ugięcie. Aby temu też zaradzić, dodano także pokrycie termoizolacyjne lufy, które znacząco redukuje owo ugięcie, które może wynikać właśnie z różnicy rozgrzanych danych powierzchni. Lufy na przykład strzelamy, zaczął padać deszcz, więc lufa tam, gdzie deszcz na nią oddziałuje, zacznie się schładzać, metal przestanie się rozciągać, zacznie się kurczyć, i tak dalej. Do armat oczywiście zabierane jest maksymalnie 55 naboi, z czego 22 e, w izolowanym zaprzesuwanymi za e, pancernymi drzwiami w tylnej niszy wieży załadowniczym. E, kolejne 22 w identycznym magazynie także w niszy wieży za dowódcą. 8 w izolowanym magazynie amunicji znajduje się w, po prawej stronie kadłuba między wieżą a przydziałem napędowym oraz 3 w pojemniku na podłodze kosza wieży przy nogach ładowniczego. I tak, jak już to oczywiście omawiałem w osobnym filmie o tym, jak amunicja jest przechowywana w tego typu wozach. Oczywiście te magazyny posiadają panele bezpieczeństwa yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, jeżeli chodzi o stosowaną do armat yy, M68 i M68A1 amunicji, można sto stosować nastę następujące yy, typy amunicji. Yy, są to amunicja podkalibrowa stabilizowana obrotowo z odrzucanym sabotem czyli APDS eee, są to naboje M392 i M728 eee, podkalibrowa stabilizowana brzechwowo z odrzucanym sabotem czyli APFSDS i są to typy M735, M774, M833 i M900 E, przy czym e, amunicja M900 może być użytkowana wyłącznie przez armaty w wersji M68A1, M68A2 oraz M35. Kumulacyjna stabilizowana brzechwowo, czyli HIT. E, jest to amunicja rodziny M456. E, amunicja odkształcalna stabilizowana obrotowo HEP-HESH. E, M393, e, przeciwpiechotny e, przeciw ze strzałkami typu Upper's, czyli Anti-Personal, M494 i M546, ćwiczebny podkalibrowy stabilizowano, e, stabilizowany obrotowo z odrzucanym sabotem typu TPDS, e, M724. Oraz ćwiczebny stabilizowany obrotowo M490. Oczywiście można także stosować amunicję podprodukowaną w innych krajach tego samego kalibru. Uzbrojenie dodatkowe stanowi sprzężony z armatą uniwersalny karabin maszynowy M240 kalibru 762 mm. Z zapasem około 11-12 tysięcy sztuk naboi kalibru 762 na 51 mm, z czego około 4 tysięcy jest właśnie gotowych do natychmiastowego użytku. Dodatkowy karabin maszynowy M240 zamocowany jest przy włazie ładowniczego i korzysta z tego samego zapasu amunicji. Z czego w gotowości do natychmiastowego użytku jest około 200 sztuk w standardowej skrzynce amunicyjnej. Jak już wspominałem, dowódca dysponuje kopumą obserwacyjną CWS, wyposażoną w zdalnie sterowane stanowisko karabinu maszynowego. Owo stanowisko. Pozwala na zasilanie karabinu ze standardowych skrzynek, mieszczących taśmę ze 100 nabojami kalibru 12,7 na 99 mm, z czego ogólny zapas wynosi 1000 sztuk takiej amunicji, czyli 10 skrzynek, w razie potrzeby, wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 może zostać zastąpiony przez. Uniwersalny karabin maszynowy M240, jeżeli jeszcze chodzi o uzbrojenie, dodatkowe wóz wyposażono w dwie sześciolufowe wyrzutnie granatów dymnych M250. Dodatkowe granaty dymne przechowywane mogą być w zewnętrznych zasobnikach na burtach wieży. Dodatkowo zasłona dymna może być stawiana przez wewnętrzny generator dymotwórczy. Generujący dym poprzez wtrysk oleju napędowego do systemu wydechowego silnika. Jedynym ograniczeniem tutaj jest stosowane paliwo, albowiem przy dotychczas stosowanych wytwornicach dymnych tego typu może być wykorzystywany jedynie olej napędowy. Inne typy paliwa, takie jak benzyna czy też paliwo lotnicze, jeżeli są wtryskiwane do wylotu spalin, no może ulec zapłonowi. I po prostu spowodować pożar, także tylko z olejem napędowym można to wykorzystywać. Jeżeli chodzi o ochronę wewnętrzną, to jest ona kompleksowa. Pierwsza wersja czołgu M1 dysponowała jeszcze tak zwanym rozproszonym systemem obrony przed skutkami użycia broni masowego rażenia. Oparty jest on o system filtracji powietrza bazującego na filtrach z węglem drzewnym. Oraz indywidualnych elementów ochrony przed bronią masowego rażenia załogi, czyli kombinezonów oraz masek ochronnych. Dopiero od wersji M1A1 się to zmieniło, ale tutaj tego omawiać nie będziemy. Tutaj możecie zobaczyć schemat, jak to właśnie wszystko. Wygląda po prawej macie właśnie schemat systemu obrony przeciwko broni masowego rażenia. Po lewej natomiast macie schemat systemu paliwowego. Także też możecie się z tym zapoznać. Natomiast wóz dysponuje także wewnętrznym systemem przeciwpożarowym, na który składają się zautomatyzowane czujniki wykrywające zarówno gwałtowny wzrost temperatury jak również błysk mogący świadczyć o pojawieniu się płomieni lub wybuchu. Oprócz tego wewnątrz wozu oraz na zewnątrz rozmieszczono ręczne dźwignie uwalniające środek gaśniczy, gdyby system automatyczny nie zadziałał. Środek gaśniczy, gaśniczy znajduje się w kilku butlach wewnątrz pojazdu. I może być rozpylony zarówno w przedziale załogi, jak również w przedziale napędowym. E, w gaśnicach, jako środek gaśniczy, wykorzystywane są halony. E, od połowy lat 90. jednak halon zastąpiony został innego typu środkami gaśniczymi, bardziej przyjaznymi e, zarówno środowisku naturalnemu, jak i człowiekowi, ponieważ wykryto, że halony powodują powstawanie tzw. dziury ozonowej. Zresztą, generalnie wdychanie powietrza, w którym znajdują się halony, też zbyt zdrowe nie jest dla człowieka. Przejdźmy dalej, jeżeli chodzi o układ bieżny. Ten oparty jest o zawieszenie na drążkach skrętnych. Układ składa się z 14 kół nośnych, a więc po 7 kółnośnych z każdej strony. Koła nośne instalowane są do wahaczy wleczonych. Każde koło nośne jest zdwojone. Czyli składa się z dwóch metalowych tarcz. Z przodu znajdują się koła napinające, identyczne konstrukcyjnie jak koła nośne i z nimi wymienne. Z tyłu, co oczywiście redukuje znacznie typy kół, jakie są potrzebne dla wozu. Z tyłu znajdują się dwa koła napędowe. Dodatkowo gąsienica podtrzymywana jest przez dwie rolki podtrzymujące. Zawieszenie instalowane jest w modułowych punktach mocujących, dzięki czemu czołg od podstaw przystosowany jest do instalacji różnego typu zawieszenia, co pozwala po prostu robić to bez modyfikacji kadłuba. To zawieszenie może być oparte na drążkach skretnych, na... może to być zawieszenie hydropneumatyczne, jak się ktoś pewnie uprze to mogą być to... Indywidualne wózki z zawieszeniem, takie jak na przykład zawieszenie typu Horseman stosowane na czołgach, na przykład Chieftain. Takie coś pewnie też można zainstalować w wypadku czołgu podstawowego M1, gdyby ktoś się na to uparł. Natomiast tutaj na rysunku zaprezentowana jest ciekawa procedura naprawy unieruchomionego przez wybuch miny pojazdu. Procedura polega na odwróceniu pierwszego nieuszkodzonego koła nośnego z wahaczem. Tak, aby pełniło rolę koła zarówno nośnego, jak i napinającego gąsienicę oraz ponownego spięcia ów gąsienicy. Także możecie sobie teraz im zastopować, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Ogólnie wszystkie czołgi z zawieszeniem na drążkach skrętnych mają możliwość czegoś zrobić coś takiego. Eee, czy w wypadku czołgów z innym typem zawieszenia jest to możliwe? W wypadku wózków z zawieszeniem, tak. W wypadku zawieszenia hydropneumatycznego chyba nie. Tutaj trzeba by pewnie przełożyć jednostkę dostosowaną do na przykład prawej strony na lewo. Także tak to wygląda. Przejdźmy do napędu. Czołg napędzany jest turbiną gazową AGT-1500, generuje na moc 1500 koni mechanicznych. Silnik sprzęgnięty jest tak zwany zespół napędowy, czy to z angielskiego Power pack, z hydrokinetycznym blokiem przeniesienia napędu X1103B. Transmisja ta posiada 4 biegi w przód oraz dwa wsteczne. Przełożenia zmieniane są automatycznie. Warto tutaj zaznaczyć, iż M1 nie od początku, jak mylnie twierdzi wiele źródeł, miał być napędzany turbiną gazową AGT 1500. Początkowo zarówno prototypy Chrysler'a, jak i General Motors były preferowane z silnikami wysokoprężnymi AVCR 1360, także o mocy 1500 koni mechanicznych. Oba prototypy projektowane były z myślą o zastosowaniu różnych jednostek napędowych, o czym wspominałem o tym już w pierwszej części tej serii. Opisującej rozwój czołgu M1 i prace badawczo-rozwojowe. Niestety silnik AVCR 1360 nie został ukończony na czas. Rozważano za zastosowanie silnika MTU MB873 z czołgu Leopard 2. To jednak wydłużyłoby prace projektowe. Koniec końców zastosowano silnik AGT 1500. I Turbina gazowa AGT1500 jest stosunkowo niezawodnym silnikiem. Jej żywotność oscylowała w tamtym okresie czasu na około 700 godzin, między remontami głównymi, a więc była porównywalna z większością silników wysokoprężnych dostępnych w tym czasie na rynku, a często też dysponującymi dużo mniejszą mocą. Jedynie wspomniany MB873 przewyższał konkurencję swoją żywotnością, wynoszącą około 3000 godzin między remontami głównymi. Jednakże cena za tak wysoką niezawodność tego silnika to jest także jego bardzo wysoka masa, czyli około 6 ton. Dla porównania i to całego zespołu napędowego, oczywiście, czyli razem z zespołem transmisji. Dla porównania, zespół napędowy z silnikiem AGT1500 waży około 50% mniej. Czyli jakieś 3 tony. I jeszcze dla porównania: radziecki wysokoprężny dwusuwowy yy, z, z przeciwbieżnymi tłokami silnik 6TD yy, dysponował żywotnością 800 godzin między remontami głównymi, a więc z wynikiem niewiele lepszym od y, AGT 1500. Yy. I co dalej? Jeżeli chodzi o same walory tego silnika, to silnik ten zapewniał znakomitą mobilność czołgu. Dużo szybciej osiąga on moc maksymalną w porównaniu do silnika wysokoprężnego. Jest lżejszy, cichszy, przy czym tą cichość trzeba tutaj troszeczkę wyjaśnić. Bo z bliska turbina gazowa może wydawać się bardzo głośna. Jest to prawda, ale wynika to po prostu z tego, jakie typy dźwięków y, dany silnik generuje. Silniki wysokoprężne generują y, dźwięki o niskiej częstotliwości. Oznacza to, że one z bliska są stosunkowo ciche, ale dźwięk ten niesie się na dużo dalsze odległości, a więc z daleka jesteśmy w stanie dużo lepiej go usłyszeć. Czasem turbina gazowa generuje dźwięki o wysokiej częstotliwości, które są lepiej słyszalne z bliska, natomiast dużo gorzej niosą się na dalsze odległości, przez co z daleka ten silnik jest praktycznie w ogóle nie słyszalny. Jedyną wadą turbiny gazowej tak naprawdę jest znaczne zużycie paliwa, szczególnie na biegu jałowym, czyli w trakcie postoju, jeśli porównywać ją do silnika wysokoprężnego. Często wymienia się także inny problem, jakim jest znaczna temperatura generowana przez te silniki, jednak to jest pewien haczyk. Po pierwsze, wcale ta temperatura nie jest specjalna. Szczególnie jeżeli chodzi o spaliny, nie są te temperatury spalin specjalnie jakoś wyższe od spalin w silnikach wysokoprężnych. Ale co ciekawe, Turbina gazowa nie generuje widzialnych spalin. Wynika to po prostu z tego, że spalanie paliwa jest dużo bardziej wydajne, to znaczy te spaliny są czystsze, nie znajdują się w nich niespalone cząsteczki paliwa. I, i co to oznacza? To po prostu oznacza, że sygnatura termiczna czołgu napędzanego turbiną gazową jest porównywalna do czołgu napędzanego silnikiem wysokoprężnym. Yy, ale tych spalin nie widać. Co w wypadku silnika wysokoprężnego? No, te spaliny są widoczne. Yy, a przy tym paradoksalnie turbina gazowa jest bardziej ekologiczna, no bo te spaliny, jak już wspomniałem, są czystsze. Nie jest też prawdą, że yy, na temperaturę tego silnika czy te spalin jakoś łatwiej namierzyć go za pomocą no, nie wiem, pocisków kierujących się na ciepło pojazdu. Yy, no tak to nie wygląda, trzeba pamiętać, że na sygnaturę termiczną składa się nie tylko pracujący silnik i jego spaliny, ale także rozgrzewające się od tarcia układ bieżny, czyli koła nośne, gąsienice i tak czy też sama skorupa e, nagrzewająca się od promieni słońca, czy uzbrojenie. Tak naprawdę wszystkie pojazdy wyglądają pod tym względem e, porównywalnie. Wracając do kwestii mobilności, no to rozwiązania te w tym czołgu zastosowane zapewniają bardzo wysoką mobilność taktyczną, na drogach utwardzonych maksymalna prędkość do przodu wynosi około 70-72 km na godzinę. W terenie jest około 40-50 km na godzinę. Zaś na biegu wstecznym do 40 km na godzinę. Przy czym wóz ma masę 54,5 tony. Oczywiście należy tutaj uczciwie wspomnieć o tym, że na początku z silnikiem AGT 1500 były problemy. Ale nie wynikały one z jego konstrukcji z bardzo prozaicznego powodu. To, był, to było całkowite nowum dla US Army. E, tak naprawdę trzeba było już w trakcie produkcji seryjnej oraz e, normalnej eksploatacji opracować wszystkie niezbędne instrukcje i procedury. E, stąd też pojawił się problem pożarów silników. E, większość z nich nie była groźna. E, tyś, między rokiem 80 a 90 to było około 300 e, pożarów e, w trakcie eksploatacji wozów, a więc e, no 10 lat e, nie jest to znowu tak dużo. E, a wina głównie leżała po stronie załóg, które często zaniedbywały choćby procedury PMCS, czyli Preventive Maintenance, Checks and Services. Które, jeżeli, jeśli wykonywane były poprawnie, sprawiły, że ryzyko pozaru, pożaru zostało znacznie wyeliminowane. No, jeżeli nie były wykonywane, to, to ryzyko tego pożaru rosło. A chodzi tu głównie o to, że po prostu w ramach tych procedur należało sprawdzić, czy. Wszelkie płyny eksploatacyjne nie wyciekają, czy nie wycieka paliwo z systemu paliwowego, tak? gdzieś nie ma nieszczelności, tego typu rzeczy. Czy silnik na pewno jest w pełni sprawny, nie ma żadnych uszkodzeń wynikających po prostu z cyklu eksploatacji? A pamiętajmy, że wszystkie silniki w trakcie eksploatacji ulegają zużyciu i uszkodzeniu. To się tyczy wszystkich czołgów. E, z czasem oczywiście te problemy wy, wyeliminowano już w roku 91 sprawność wozów w jednostkach przekraczała 90% to jest naprawdę wynikiem godnym uznania e, także jeżeli chodzi o to e, tutaj mamy właśnie tą ciekawą fotografię o której na początku wspominałem e, przypatrzcie się tutaj bocznej półce nadgąsienicowej kadłuba. Możecie zobaczyć tuż przy prawej krawędzi zdjęcia jest w półce taki otwór. To jest właśnie otwór wydechowy nagrzewnicy przedziału załogowego. Jeżeli chodzi o inne elementy na które warto zwrócić uwagę, zwróćcie uwagę na maskę jarzma armaty. Widzimy oczywiście lufę armaty. Obok niej, z naszej lewej strony, z lewej strony zdjęcia, znajduje się tłumik płomienia dla sprzężonego karabinu maszynowego. Ale pod lufą karabinu maszynowego i jej tłumikiem płomienia znajduje się kolejny otwór. W tym otworze właśnie znajduje się celownik pomocniczy. Dzięki takiemu rozmieszczeniu jest on niezwykle trudny do trafienia i uszkodzenia. No, taki być musi. Na stropie wieży widzimy także głowicę celownika głównego. Przejdźmy dalej, tutaj inne ujęcie tego samego czołgu. Zwróćcie uwagę, że koło napędowe z tyłu posiada charakterystyczne obręcze. E, obręcze te zastosowano z tego względu, że, że ponieważ Czołg M1 w tej pierwotnej wersji no, był maszyną bardzo dynamiczną e, w poruszaniu się e, w trudnym terenie, kiedy zbierało, zbierał się nadmiar e, ziemi lub błota e, przy kole na, między kołem napędowym a gąsienicą i fartuchem bocznym. Przy skrętach mogło dojść do zrzucenia gąsienicy, dlatego stosowano tutaj te obręcze, potem z nich zrezygnowano, ale z tego co wiem, obręcze te są niejako nadal produkowane i niektóre jednostki, czy to US Army, widziałem to także w wypadku Armii Australijskiej, te obręcze znowu zaczęły wykorzystywać. Oczywiście na wieży, na jej burtach widoczne są także, no tutaj akurat osłonięte materiałowym pokrowcem, wyrzutnie granatów dymnych M250. Każdy z granatów ma, przepraszam, każda z wyrzutni ma jest podzielona na 6 de facto pojedynczych luf, z których wystrzeliwane są granaty dymne kalibru 66 mm. Początkowo czołgi M1 nie posiadały rozbudowanych koszy transportowych na wieży, dlatego często stosowano przez załogi tego typu, tutaj widoczne, zrobione z pasków mocowania na wyposażenie załóg, także zaczepy na wszelkie oznaczenia taktyczne, tego typu rzeczy. Tutaj znowu z lat 80. zdjęcie czołgu M1 w polu, jeżeli chodzi o zastosowane gąsienice, to zastosowano gąsienice typu T156. Były to stosunkowo lekkie gąsienice o niedużym resursie. On nie był zbyt zadowalający. Wynikało to głównie z tego, że gumowe nakładki były zintegrowane z tymi gąsienicami gąsienice były tak naprawdę tylko zastosowane po to żeby obniżyć masę wozu potem zostały zastąpione gąsienicami T158 o większym resursie gąsienicami cięższymi z wymiennymi gumowymi nakładkami w gąsienicach T158 oprócz gumowych nakładek można zastosować także e, takiego swego rodzaju kolce czy też ostrogi do jazdy po lodzie. Podobnie jak na przykład ma to miejsce w wypadku czołgów Leopard 2. Te ostrogi są co prawda rzadko widywane, natomiast znajdują się na wyposażeniu jednostek. Można je przewozić w zasobnikach transportowych znajdujących się na wieży. O, no, tutaj kolejne zdjęcia archiwalne. Ale e, co prawda robiłem już film o pancerzeniu czołgów M1, ale na porządku omówmy sobie pokrótce jak wygląda w tym zakresie sytuacja. E, przód kadłuba, przód oraz burty wieży na całej ich długości chronione są pancerzem specjalnym opracowanym w ramach programu o kryptonimie Starflower, będącego amerykańską odnogą oryginalnego brytyjskiego programu o kryptonimie Burlington. Pancerz specjalny ma charakter osłony typu Nera, czyli Non Energetic Reactive Armor, lub NXRA, czyli Non Explosive Reactive Armor. Składa się on z płytek przekładkowych wykonanych ze stali oraz niemetalicznej warstwy napędowej pomiędzy płytkami. Ta wykonana jest z gumy lub innego polimeru, który jest bardziej energetyczny niż guma, a przez to zwiększa efektywność osłony, której reakcja w czasie procesu penetracji pancerza jest po prostu bardziej gwałtowna. Eee, sama osłona składa się z zasadniczej ściany wykonanej ze stali pancernej grubości około 100 mm, umieszczonej z przodu kadłuba oraz z przodu wieży oraz na jej burtach na wysokości przedziału załogi. Następnie do, tej, do tejże płyty przytwierdzany jest moduł pancerza specjalnego, prawdopodobnie o łącznej grubości około 600 mm na przedzie wieży i kadłuba e, oraz 300 mm na burtach wieży. I w końcu zewnętrzna płyta, być może wykonana ze stali pancernej o podwyższonej twardości, grubości około 40 mm. Daje to moduły pancerza specjalnego z przodu grubości około 700 mm, zaś na burtach wieży grubości około 400 mm. Także, tak jak to tutaj macie na tym rysunku, który kiedyś wykonałem, jak mniej więcej wygląda tutaj grubość pancerza specjalnego. Nieco inaczej chronione są burty niż wieży. W której znajduje się główny magazyn amunicji. Tutaj zasadnicze burty wieży są cieńsze, być może mają grubość około 30-40 mm. Oraz konstrukcja pancerza specjalnego różni się od tej na wysokości przedziału załogi. Warto tutaj także zaznaczyć, iż pancerz specjalny ma konstrukcję modułową i jest relatywnie prosty w naprawie lub wymianie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na przykład, w wypadku, gdy wroga amunicja jest w stanie pokonać dotychczasową osłonę i należy opracować nowy jej wariant. Sam pacz jest specjalny, zastosowany w M1, określany jest czasem jako BRL1, od nazwy ośrodka badawczego BRL, czyli Ballistic Research Laboratory, dziś znanego jako ARL, czyli Army Research Laboratory. Zajmującego się rozwojem, między innymi, właśnie osłon balistycznych, a w każdym razie tak określany był model pancerza dla M1 użyty do testów balistycznych. Przód wieży ma płyty pochylone pod kątem około 30 stopni w pionie, zaś przód kadłuba lub jego tak zwany dziób pochylony jest pod kątem 39 stopni w pionie chodzi tutaj o dolną przednią płytę. Oznacza to, że same tylko stalowe płyty tworzące strukturę kadłuba i wieży oraz zewnętrzną warstwę dają odpowiednio około 167 mm dla przodu kadłuba oraz około 150 mm dla przodu wieży. Nie wliczamy w to oczywiście jeszcze dodatkowego odchylenia przednich płyt wieży ku tyłowi, które prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększa to odchylenie ku tyłowi. Tą efektywną grubość pancerza przedniego wieży. Burty wieży także pochylone są pod kątem 30 stopni. Tu mówimy oczywiście, jeżeli chodzi o te wymienione wartości grubości, to tylko o stalowych płytach, nie mówimy tutaj o modułach pancerza specjalnego. Oznacza to, że przód wieży i kadłuba ma pancerz specjalny o równomiernej grubości i prawdopodobnie tym samym poziomie ochrony, co nawet w ówczesnym czasie było ewenementem i świadczy o bezkompromisowym podejściu konstruktorów do ochrony wnętrza. Odtajnione dokumenty CIA mówią o poziomie ochrony przodu wieży, a więc i zapewne kadłuba, na poziomie około 400 mm ekwiwalentu płyty ze stali pancernej przeciwko amunicji kinetycznej. Oraz prawdopodobnie około 750 mm ekwiwalentu płyty ze stali pancernej przeciwko amunicji kumulacyjnej. Ze względu na identyczną grubość modułu pancerza chroniącego przód kadłuba, no można przypuszczać, iż poziom ochrony był podobny, jeśli nie identyczny. Oznaczało to, że wóz był chroniony z przodu przeciwko większości zagrożeń występujących na ówczesnym polu walki. Trzeba przy tym pamiętać, że Amerykanie zazwyczaj podają odporność pancerza w wypadku, gdy pocisk uderza w niego prostopadle do jego powierzchni a więc w najmniej korzystny dla pancerza sposób więc powyższe szacunki prawdopodobnie nie biorą pod uwagę właśnie tego pochylenia modułów pancerza specjalnego i może to być nawet więcej. Dla porównania w tym samym przedziale czasowym a więc w latach 1979-1985 Niemieckie czołgi Leopard 2 z pancerzem typu B zapewniały z przodu wieży i kadłuba ochronę na poziomie około 350 mm ekwiwalentu płyty ze stali pancernej przeciwko amunicji kinetycznej oraz prawdopodobnie około 700 mm ekwiwalentu płyty ze stali pancernej przeciwko amunicji kumulacyjnej. A więc odporność czołgów Leopard 2 w tamtym okresie czasu była nieco niższa niż czołgów M1. Natomiast brytyjski Challenger 1, używany w tym samym przedziale czasu, dysponował z przodu wieży i kadłuba ochroną na poziomie 435 mm ekwiwalentu płyty ze stali pancernej przeciwko amunicji kinetycznej oraz prawdopodobnie około 700 mm ekwiwalentu płyty ze stali pancernej przeciwko amunicji kumulacyjnej, a więc miał nieco lepszą ochronę przeciwko amunicji kinetycznej niż M1, lecz nieco słabszą ochronę przeciwko amunicji kumulacyjnej. Co jeszcze mogę powiedzieć? A tak, sama wieża i front kadłuba czołgu M1 w swojej przedniej projekcji nie posiadają także żadnych znaczących tzw. obszarów osłabionych występujących w innych konstrukcjach, jak na przykład czołg Leopard 2 czy wersje czołgu Merkawa od Mark 1 do Mark 3. Głównie występujące są to rejony osłabione w rejonie celownika głównego, który umieszczony jest w wycięciu przedniego pancerza wieży. Tym samym zaburzając integralność pancerza i tworząc otwory technologiczne w pancerzu, no na przykład tor optyczny celownika. Wymieniony celownik, jak już ci, którzy oglądali wcześniej moje filmy, wiedzą, celownik główny wyprowadzony jest przez strop wieży i za modułem pancerza specjalnego, nie tworząc w nim żadnych osłabień. Podobnie jest w wypadku kadłuba. A sam pierścień oporowy wieży w rzeczywistości nie jest widoczny, lecz ukryty jest w głębi kadłuba, poniżej widocznego z zewnątrz miejsca styku wieży i kadłuba, gdzie w rzeczywistości znajduje się dwuczęściowy pancerny kołnierz, którego elementy są na spodzie wieży oraz na stropie kadłuba. Kołnierz ten ma łączną grubość około 100 mm, nie wliczając to nachylenia elementów kołnierza. Przednia górna płyta kadłuba jest natomiast pochylona pod kątem 83 stopni i ma zmienną grubość z tego co udało mi się ustalić. W okolicy włazu kierowcy wraz z samym włazem ma grubość około 50 mm, co przy uwzględnieniu pochylenia daje efektywną grubość około 410 mm. Jednakże nareszcie jej powierzchni, a z całą pewnością nad przednimi zbiornikami paliwa, grubość płyty wzrasta dość znac znacząco. Być może nawet do 80 mm, co przy uwzględnieniu kąta, pod jakim płyta jest nachylona, daje na, jej to nawet do 656 mm efektywnej grubości. A przy tym należy także uwzględnić w tym wypadku duże prawdopodobieństwo rykoszytowania amunicji, czy nawet możliwości niezadziałania zapalnika amunicji kumulacyjnej. Dodatkowo przy takim kącie nachylenia na przykład penetratora amunicji APFSDS nie dość, że może zrykoszetować, to tutaj może ulec deformacji czy nawet połamaniu. Ponieważ takie siły będą działały na penetrator. Jeżeli chodzi o burty kadłuba, te ustawione są pionowo, lecz charakteryzują się także ciekawą konstrukcją. Zasadniczo na całej długości burta wykonana jest z płyty pancernej grubości około 40 mm. Jednakże do tej płyty na wysokości przedziału załogi przyspawana jest druga płyta, być może wykonana ze stali pancernej o podwyższonej twardości, grubości około 30-40 mm, co łącznie daje nam kompozyt stalowy grubości 70-80 mm, chroniący przedział załogi. Dodatkowo, burty kadłuba chronione są fartuchami balistycznymi na wysokości przedziału załogi są to ciężkie fartuchy o grubości 70 do 80 mm i o konstrukcji warstwowej ze stali i jakiegoś rodzaju materiału niemetalicznego, być może ceramiki. Natomiast na wysokości przedziału napędowego fartuchy są cieńsze, bo mają grubość około 5 do 10 mm i wykonane są jedynie ze stali pancernej. Tył kadłuba wykonany jest ze stali pancernej grubości około 40 mm, przy czym z tyłu znajdują się duże drzwi wyposażone w pancerne żaluzje układu wydechowego oraz chłodzącego. Żaluzje te są cieńsze, lecz nachylone pod kątem, co prawdopodobnie zapewnia również ekwiwalent około 40 mm stali. Tył wieży natomiast ma strukturę przestrzenną, to znaczy E, sama zasadnicza płyta ustawiona jest pionowo, i e, jest to też płyta stanowiąca po prostu e, ścianę magazynu amunicyjnego, e, oraz następnie do niej przyspawane są dwie nachylone i ustawione w klin płyty zewnętrzne, co być może ma zapewnić nieco większą odporność magazynu amunicji na trafienia od tyłu amunicją armat automatycznych i bardzo małymi głowicami kumulacyjnymi. Łączna grubość tego układu zapewne nie przekroczy 40 mm, 400 mm bez wzięcia pod uwagę komory powietrznej pomiędzy tymi warstwami. Strop wieży podzielić można na dwie części. Przednią o grubości prawdopodobnie 50 mm, nachyloną pod kątem 83 stopni, oraz środkowo tylną o grubości około 20-30 mm, w której wycięto otwory na włas ładowniczego, kopu obserwacyjną z włazem dowódcy oraz panelem bezpieczeństwa znajdującym się nad magazynem amunicji pokrywa, pokrywa komory przedziału napędowego również ma grubość około 20 do 30 mm takoż dno kadłuba tutaj inny ciekawy rysunek Ponadto, oprócz izolacji amunicji armatniej, konstruktorzy zaizolowali od reszty pojazdu także zbiorniki paliwa, i konstruktorzy wykorzystali te elementy czołgu jako dodatkową osłonę. W tym przede wszystkim dwa masywne zbiorniki paliwa umieszczone z przodu kadłuba po obu stronach stanowiska kierowcy. Zbiorniki te są izolowane i zamknięte za pancernymi ścianami grubości około 20 mm, może więcej. E, istnieje dostęp do tych zbiorników, e, albowiem ścianki od strony wieży e, są mocowane na śruby. Można je zdemontować w celu serwisowania lub wymiany zbiorników paliwa. Czołg łącznie posiada zbiorników paliwa 6, czyli tak jak już wspomniałem, dwa znajdują się z przodu kadłuba. Dwa kolejne znajdują się w tylnych półkach nadgąsienicowych, oraz kolejne dwa znajdują się w przedziale napędowym. Są odpowiednio wyprofilowane i otaczają one silnik. Także tak to wygląda. I cóż więcej możemy jeszcze powiedzieć na temat czołgłem 1. Ogółem wyprodukowano około 2374 czołgów M1 od 1979 do 1984 lub 1985 roku, zależnie od źródeł. Jednakże już w momencie projektowania założono konieczność dalszej modernizacji pojazdu i jego ciągłego ulepszania. Podobnie zresztą, jak to miało miejsce z poprzednikami M1. Również będącymi konstrukcjami o dość długim cyklu służby i dużej podatności na modyfikacje. Stąd też bazowy wariant M1 oraz jego pierwszy ulepszony wariant oznaczony jest często jako seria Block Zero. Można więc powiedzieć, iż jest to analogiczny do systemu znanego z amerykańskich konstrukcji. Lotniczych ciąg oznaczania kolejnych serii zasadniczych ulepszeń, czyli mamy blok 0, blok 1, blok 2, blok 3 i tak dalej. Także to by było na tyle. Na koniec, może jeszcze takie ogólne dane techniczne dla M1, czyli masa 54,5 tony, długość 9,7 m, szerokość 3,7 m, wysokość 2,3 m. Prędkość maksymalna 72 km na godzinę do przodu na drogach utwardzonych. Zasięg 500 km. A zbiorniki paliwa mieszczą łącznie około 1900 litrów paliwa. Dobrze, także to by było na tyle. Widzę tu już na liczniku, że zbliżam się do godziny omawiania tej konstrukcji. Eee, także to chyba e, będzie na tyle, żeby nie przedłużać. E, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dowiedzieliście się paru ciekawych rzeczy. E, no i spotkamy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.